Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i wychowawcy z koneckich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych miasta i powiatu w szkole podstawowej w Modliszewicach. W uroczystości udział wzięli m.in. starosta konecki Bogdan Soboń, wicestarosta Andrzej Lenart, członek zarządu powiatu Dorota Duda, burmistrz Krzysztof Obratański, zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Związków Zawodowych Nauczycieli. Podczas spotkania troje nauczycieli otrzymało akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wręczenia dokonał burmistrz Krzysztof Obratański. Następnie z życzeniami i gratulacjami do zebranych na sali nauczycieli i pracowników oświaty wystąpili burmistrz Krzysztof Obratański. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele. Trudno nie popaść w pewien rytuał życzeń, jeżeli mamy do czynienia ze świętem powtarzalnym. Ale choć co roku obchodzimy święto polskiej oświaty, to sytuacja szkół, nauczycieli, sytuacja polskiej oświaty jest tak dynamiczna, że za każdym razem, w każdym roku jest osobny powód, żeby dziękować za Waszą pracę i życzyć wytrwałości i życzyć sukcesów. Ponieważ rzadko która grupa zawodowa, tak jak pracownicy oświaty, ma wpływ na społeczeństwo polskie, nie na pewien rodzaj, pewien segment gospodarki, nie na jedną czy drugą dziedzinę życia, tylko na całość naszego życia tu, teraz, ale i w przyszłości. Jeżeli górnicy pokazują swoje piękne mundury w czasie swoich świąt, to szanując ich pracę i ryzyko, wiemy, że od nich zależy, czy będzie nam ciepło i że będzie mieć światło w domu. Jeżeli policjanci czy wojskowi obchodzą swoje święta, to również myślimy o nich w kategoriach bezpieczeństwa. Ale praca nauczycieli to wiedza, mądrość, to umiejętności zdobywane przez kolejne pokolenia naszych dzieci, a potem naszych wnuków. I nie ma takiej dziedziny, której by wpływem swoim oświatowania obejmowała. Dlatego pamiętając o tej odpowiedzialności, ja chciałbym Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia. Sukcesów, które mierzone będą nie tylko miarą osiągnięć uczniów, takich porównywalnych olimpiadach, konkursach, ale tą codzienną wartością dodaną, poziomem tego, co się wyniesie ze szkoły, więcej ponad to, co się do niej przyniosło. Starosta konecki Bogdan Soboń. Żeśmy uczestniczyli w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Komisji Edukacji Narodowej. Dzisiaj tu w Modliszewicach w szkole i też żeśmy się wstawili, jak sami Państwo, żeście zauważyli, w pierwszym garniturze tym powiatowym. A no dlaczego? No dlatego, że współpraca z gminą Końskie nam się układa na wielu płaszczyznach bardzo dobrze, ale to nie tyle też kulturalnie ta dzisiaj obecność nasza wynika również z tego, że chcieliśmy też również podkreślić rangę zawodu nauczycieli i tutaj właśnie w tym momencie jesteśmy, bo tak naprawdę ta licytacja międzyzawodowa może mieć różne oblicza, natomiast nauczycieli wspomina się zawsze, nauczycieli dobrych się pamięta. Dzisiaj przy takiej skromnej uroczystości jubileuszu to też między sobą żeśmy wspominali nauczycieli, także dobrych nauczycieli się pamięta i tak naprawdę oni są takimi przewodnikami. Ja często tak wspominam przy takich różnych okazjach imię Róży Umberto Eco. Umberto Eco no niedawno wprawdzie zmarł, ale to imię Róży jest takim jak gdyby uniwersum. Uczeń i mistrz. Mistrz, który ma określoną wiedzę i uczy swojego następcę. I tam nawet jest właśnie taka kwestia, cała akcja toczy się w tym klasztorze gdzieś w północnych Włoszech i cały czas ten młody człowiek od tego mistrza się dowiaduje. I ta antyczna jak gdyby wersja uczeń i mistrz nie jest w dzisiejszych czasach zdezaktualizowana. Ona cały czas jest ważna. I wicestarosta Andrzej Marek Lenart. Koleżanki i koledzy, ośmielam się tak mówić, bo czuję się nadal jeszcze nauczycielem, chociaż zajmuję się już teraz bardziej nadzorowaniem oświaty, ale 25 lat w zawodzie przepracowałem i zaczynałem od szkoły podstawowej.
potem 10 lat jako wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej i w końcu w pierwszym liceum. Ja to wczoraj już w swojej macierzystej szkole powtarzałem. Jest to zawód trudny. Żeby go tak naprawdę zrozumieć i docenić, to przynajmniej jeden dzień ktoś powinien stanąć przy tablicy, zmierzyć się z tym młodym człowiekiem, który jest często zagadką, ale my jesteśmy dla niego też zagadką. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że to jest chyba jeden z najpiękniejszych zawodów, bo gdziekolwiek się człowiek nie obróci, to natyka się na swoich uczniów. I życzę takich miłych spotkań po latach i takich dobrych wspomnień. Wszystkiego najlepszego. Nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji otrzymało 41 nauczycieli i wychowawców z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta i gminy Końskie. Natomiast zarząd Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy przekazał na ręce pani dyrektor szkoły plecak oraz plany lekcji. W imieniu Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy chciałabym przekazać plecak z wyposażeniem pani dyrektor na ręce właśnie pani. Plecak dla najbardziej potrzebującego ucznia. Drodzy Państwo, skąd ten plecak? Otóż moi absolwenci Małgosia i Kuba, biorąc ślub w Końskich w sierpniu, zamiast kwiatów przyjmowali zeszyty, długopisy, mazaki, w tym także pojawił się plecak. I ten właśnie plecak dziś chciałabym przekazać pani dyrektor komuś, komu będzie służył. Natomiast tutaj pan starosta Konecki działają aktywnie w stowarzyszeniu. Przed Państwem jest zarząd stowarzyszenia tak naprawdę. W związku z tym wszyscy przekazujemy. Natomiast mamy również dla wszystkich uczniów plany lekcji, żeby wiedzieli, o której godziny, do której powinni być w szkole. Dla nauczycieli? Dla nauczycieli starczy. Dziękuję serdecznie, nie będę przedłużała jeszcze raz najlepszego. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i gratuluję nagrodzonym. Brawo. Uroczystość została artystycznie oprawiona na wysokim poziomie programem w wykonaniu uczniów szkoły w Modliszewicach. Thank you.
Dobry. Panie dyrektorze, znalazł się pan w gronie nagrodzonych ponad 40 nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Końskie. Gratuluję tej nagrody, ale czy nie wydaje się panu, że to święto, tegoroczne święto edukacji, jakby w pewien sposób straciło na ważności i zostało troszeczkę zakłócone przez sytuację, jaka wynika z ogłoszonej, zbliżającej się reformy systemu oświaty. Panie z dyrektorem gimnazjum, te szkoły, ten szczebel kształcenia i wychowania będzie niebawem wygaszany. No dziękuję bardzo za gratulacje, za nagrodę. No to jest, jeżeli chodzi o nagrodę, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa moich uczniów, moich nauczycieli. To jest wspólna praca. Zresztą pan redaktor nieraz uczestniczył w naszych wspaniałych programach, jakie przygotowywaliśmy nie tylko dla nas, dla samej szkoły, ale i dla społeczeństwa koneckiego. Jak pan redaktor pamięta, Agnieszka Ociecka, Marek Grechuta, Misterium Męki Pańskiej, gdzie występowaliśmy w trzech kościołach. Społeczeństwo naprawdę bardzo chętnie nas oglądało. Chcieliśmy pokazywać tą młodzież z tej drugiej strony, bo jest tak się nieraz utarło i teraz się nieraz mówi, że młodzież gimnazjalna jest młodzieżą ciężką, że jest bardzo dużo tam agresji. Ja w swoim gimnazjum tego nie widzę. Ja widzę moje gimnazjum naprawdę w innym świetle. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dany program i w danym programie uczestniczy 75 uczniów z mojej szkoły na 330, no to, proszę Państwa, to jest to, że jest to zaangażowanie. I pokazanie ucznia nie tylko z tej strony, klasówka, kartkówka, umie, nie umie, siadaj, tylko z tej drugiej strony, nawet z tej strony, co rodzice ich nie widzą. A mianowicie, że on umie zarecytować, że on umie zaśpiewać, że on umie zatańczyć, że on umie zagrać na instrumencie i tak dalej. I ja myślę, że nasze gimnazjum tutaj się spełniło. Jesteśmy w tej gorszej sytuacji, jak pan redaktor mówi. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tym autonomicznym gimnazjum. A mianowicie sami istniejemy bez szkoły podstawowej. Reforma. Na razie z tego, co widzimy, mnie tylko szkoda jest i walczył będę na tyle, ile będę mógł, o miejsca pracy moich nauczycieli. Jeżeli już przyjdzie do wygaszania tego gimnazjum, po prostu trzeba się zorientować, jak można zagospodarować tych moich nauczycieli, bo oni są naprawdę gronem bardzo zgranym, dobrym i tyle lat pracowaliśmy nad atmosferą i nad sytuacją, jaka jest teraz w szkole. Czyli 15 lat naprawdę mozolnej pracy, żebyśmy doszli do tego, co jest. I pani minister kiedyś w wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że również dużo będzie zależeć tutaj od dogadania się, od porozumienia między samorządami, między samorządem miejskim, gminnym, a powiatowym, bo wtedy będzie łatwiej część tych nauczycieli przesunąć tak, żeby to nie było bardzo bolesne i żeby nie musiała ta grupa nauczycieli w ogóle odejść z zawodu przez tę reformę. Rozumiem, panie redaktorze, ale jeszcze jest taka sytuacja. To, co ja podkreślam cały czas, moi nauczyciele zaczynają tracić pracę za rok, a gro nauczycieli, to co pan mówi, zagospodarować w szkołach średnich, to będzie za 4-5 lat. I teraz co zrobić z tymi moimi nauczycielami? Po prostu trzeba to przetrwać, żeby można to było bezboleśnie przejść. I ja rozumiem, może ktoś mówić, tak jak pani minister powiedziała, bo to nie jest tajemnicą, że będą potrzebowały szkoły średnie naprawdę nauczycieli, bo wejdą roczniki podwójne, ósma klasa szkoły podstawowej, trzecia klasa gimnazjum. Ja to rozumiem. Wtedy będzie podwojona ilość nauczycieli potrzebna w szkołach średnich. Też to rozumiem. Ale co zrobić do tego czasu? Więc ten pomysł mój taki, analiza, że przejść sukcesywnie. Pan mówi, że współpraca, oczywiście, współpraca z burmistrzem, współpraca z samorządem i jeszcze ja bym poszedł dalej. To, cośmy przed kamerą, zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawiali. Poszedłbym jeszcze dalej, a mianowicie korelacja dyrektorów szkół podstawowych z gimnazjum, na przykład moim, po mojej linii gimnazjum nr 2. Czyli dyrektorzy z tych szkół, którzy
przechodzili do mnie, żebym ja teraz mógł z nimi współpracować, a oni by chcieli ze mną współpracować i zagospodarować moich nauczycieli. Dlaczego? Dlatego, że tak. Szkoły podstawowe nie mają nauczycieli wykształconych. Fizyków, chemików, biologów. Ja mam. Więc nawet część etatu, tak jak mówię, za rok, zostaje mi mniej oddziałów, ale dopełniam etat w szkole podstawowej w siódmej klasie chemikowi, biologowi, fizykowi. Dopełniam moje... Na dzień dzisiejszy, jeżeli przy tylu oddziałach, przy 20, z tego co ja wiem, szkoła podstawowa zapewnia swoim nauczycielom etaty, więc jeżeli za rok wejdzie do nich 3 klasy siódme, panie redaktorze, 3 klasy siódme to jest 3 razy po 5 godzin polskiego, 3 razy po 4 godziny matematyki, 3 razy po 3 godziny języka. Jest tam 3 godziny już fizyki, 3 godziny geografii, i tak dalej, i tak dalej. Więc to można w ten sposób zrobić. Moi nauczyciele nie to, że oni się boją tylko o pracę. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Proszę dyrektorze, bardzo. I jeszcze raz gratuluję nagrody. Dziękuję bardzo. Skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł? Skąd się wziął księżyc, jaj, kwiat? Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem prawie nic. Tańczyć tak jak wiatr, a ziemia...